Siemaneczko, z tej strony Miki. A dzisiaj gramy sobie w Splinter Res i tym razem towarzyszy mi nie kto inny jak Tanas. Siemano. I powiem tak, że od razu na początku, bo ważna informacja, póki pamiętam. Może teraz być małe wstrzymanie właśnie serii tego polskiego rolnika z kaskaderem. Z racji tego, że kaskader jest bardzo mocno chory dokładnie. I po prostu no nie jest w stanie nawet zbytnio nagrać ani nic, więc czekajcie na odcinki, które pojawią się jak kaskader zrobienie, to mam dobrze. A my sobie wraz z Tanasem lecimy w końcu z Splinter, z którego dawno nie było. Mapka równiny. Zobaczymy jak nam pójdzie. Jest bez Adama, więc powinno pójść najlepiej, bo Adam zawsze się wywali albo zakopie, nie? No. Nie no, oczywiście się śmieję. Mam nadzieję, że Tanas nas tu wyciekuje. Ja pojedziemy. Właśnie nie wiem jaką drogą jechać. Ja cię zaraz puszczę, a ty będziesz pierwszy jechał sobie. Nie no dobra, jedź tam na drzewo. Nie, ja będę jechał drugi, później, więcej później, zobaczę. Później od drzewa tam będę jechał, będę kierował. Nie? Dobrze, ja tam zjadę taki pobocze, fajne tam jest. Ja tam wygraliście z Adamem chyba już, nie? Nie wiem, powiem ci nie wiem, bo przeważnie jak gram z Adamem, to i tak jadę sam, bo Adam się zakopie albo się przewali, więc... więc ciężko powiedzieć. Oczywiście nie, tutaj nie żebym coś mówił, ale Adam tak jeździ dobrze. Adam i tak nie obejrzy też. Dokładnie, nie? Nie, no śmieję się. Adaś dobra morda. Jo. Dobra, patrz, elegancko jakie pobocze wycięte dla mnie. Proszę cię bardzo. Tutaj kierownica mnie skręca. Można je. Tak, dużo osób pyta, gdzie można tą grę kupić w ogóle, nie? Mam tysiące komentarzy, no. Ja osobiście kupiłem grę w Biedronce. Ja też. Pamiętam, na przecenie była taka. Dokładnie, ja tak samo na przecenie kupiłem. Ale grę można kupić chyba na Allegro, wszędzie, na Steamie, gdzie tam chcecie, gdzie macie pieniądze. A co do pobrania tej gry, nie wiem, bo nie pobierałem, ja tylko kupowałem ją i... No, pobrałem w sumie, ale kupioną, tak. Kryminalnie. Tak. A Tanas, może opowiedz trochę o swoim nowym komputerze, co? Tak, kilka słów. Mojej nowej maszynie? Twojej nowej maszynie, tak. Jeszcze nie testowałem, no ale to powiada się fajnie. Najważniejsze. Szybko szczytuję nawet, ale wiesz, co do systemu nie wybija. No wiadomo, jeszcze trochę czasu, nie, ale... Czego na gwarancję odesłać, ten dysk jest masakra. No, małe a problemy, co robię? Ale... Jeden plus i jadę cały czas, nie? No też można. Nie, jednak trzeba zmienić. A ja na dwójce jadę? A. Ja musiałem zmienić całe życie, tam trzymałem. O chuj, nawet jedynka. No więc będziecie mogli teraz ta NASA zobaczyć jeszcze częściej, nie? Jak będzie komputer nowy, to mam nadzieję, że... Wiadomo. Że jak najbardziej, nie? Oczywiście zapraszamy na kanał, bo ta nas już coś tam nagrywa. On należy na komputer czeka. Tak, i oczywiście live. Na ten stary to była masakra. No, wiadomo, no. Na ten stary swój to też, powiem ci. Tam był taki, stary że... miał AMD, nie? To masakra była. Mój też. AMD miałem kartę i AMD miałem procesor. Powiedziałem ostatni raz w życiu, nie? Takie rzeczy. Nie miałem w ogóle karty graficznej zintegrowana tam była. Aha, o kurde. To tam była katorga. A czekaj, Boże, mnie zatankował, ty. Nie, zatankuj, bo paliwo. Jo. Za darmo to tankuj, nie? Załapię to. Dobrze, to się za paliwo nie płaci jeszcze. Jo. O, proszę, ja bardzo, zajedziemy elegancko w paliwo, zatankujemy. Adam weźmie jeszcze na pachtę z 2 litry do Mazdy gazu. Nie wiem, ten gdzieś kiedyś jeździłem, próbuję ten pojechać. Dobra, ja jadę za tobą, słuchaj. Ja mapę też tak kojarzę, ale tak... nie do końca. Jakimiś haszczami bardziej. Może mnie haszczami. Aż pierdoli ty. To ja chyba tędy przejadę. Bo tutaj muszę się trochę przychylić, zobaczyć. Tak. Ja przejechałem. O! Dobra, ja cię. Ja wolę jechać drugi. Gazuję. Więcej się dzieje z tyłu, przynajmniej mogę popatrzeć jak się kopiesz, nie? Jo. Więc zawsze jest ciekawie. Ogólnie niedługo, no, czy mówię, jak będziesz miał tego kompa, to już niedługo mam nadzieję, że ruszymy z serią tego spina na modach, nie? Bo fajne mody są naprawdę, bo do Splinter Res trochę pograłem na live'ach, jak ktoś live ogląda, to wie, że grałem trochę na modach niekiedy i naprawdę tak się gra na modach, jak już... O, ja no, gdzie... To wpadłeś tam? Nie trafiłem w most. Ale luz. Żyjesz tam, czy co? Naprawię się. Nawet masz te koła zaposażone. No, wziąłem te koła, już się przydały, słuchaj, 200 punktów poszło, ale nie trafiłem w mostek. No więc na pewno ta seria wam się spodoba, bo mody są naprawdę fajnie wykonane, fajnie to wszystko wygląda właśnie w spinie.
Więc niedługo właśnie wyczekujcie takiej serii na moda. Ty, a czym go odblokowałem? Grzybiarz chyba. Grzybiarz. No muszomer piszesz jakoś tak. To ktoś z grzybami, bo grzybek narysowany, tak się domyśliłem, nie? Tą górką jest, nie? No, no. Ktoś mi pocisnął kiedyś, że... Kiedyś, ostatnio, że... Po gimnazjum chociaż powinienem trochę angielski znać. Podstawy, no kurde, kolego ciężko jest u mnie z tego, nie? A mam prawie piątkę z angielskiego. Bez kitu, nie? Kurde, no angielskiego mam takie ładne oceny. 5, 5, 4 plus 4, nie? Tak umiem. Naprawdę. Gorzej jest zimowo mi ze wszystkim, z pisaniem, czytaniem, ale umiem. Jedziesz tam gdzie? Jadę, bo ja przywaliłem trochę po drodze w drzewo i tam trochę ten i tak gdzie. Wiesz jak to jest, nie? No wiadomo. Wiesz, Adam jest z nami. No, wiesz, jak jeżdżę w GTA, to w Spintiras trochę... Nie da się tak jak GTA, ale... Ale wiesz, ale też jest ciekawie, nie ukrywajmy. O, ty już widzę tam ładny, dobra, ja już też dojeżdżam. Największe błot na tym tutaj załadunku jest. No. Masakra. Ja kim dachu postawię, masakra. Dawaj, proszę, dawaj, malina. A ty spryciarz dookoła żeś przejechał, no nie. Ja się najpierw załaduję, a potem wycofnę. Trzeba tu jakoś wjechać, żeby... No, na prostkę trzeba, nie? No. Chyba by załapało, żeby to... Dociążyło ładnie. Dobra. Teraz, żeby wycofać z tym... Jo. Będzie cud. Ale nie, dobra, daję radę. O, chłopie, idealnie poszło. Tak się cofa z przyczepą pełną średnich bali. Dobra, tylko ale my gdzie musimy jechać? Są takie zawodne bardzo. No, do celu. Musimy jechać. Najlepiej to by było, jakbyśmy pojechali chyba... Są dwie drogi, tylko właśnie nie wiem, którą jechać. Nie wiem, ja się zdam na siebie. Bardziej niż na siebie, więc... Mam nadzieję, że nas wyprowadzisz gdzieś w dobre chociaż miejsce, nie? O. Ale w kolejny padłem i... Widzę. Będę sprytny i pojadę bokiem. Patrz jak biorę. Na wprostkę jedziemy? Poszedł. No, na wprostkę. Po tym bagnie? Mhm. O, luj. Z prawej strony go bierz tam, nie? Z prawej? No. A, no może w sumie tak. Nie wolno się zatrzymać, nie? Bo jak zatrzymam się, to już będzie klapa. Jak idzie, wiesz, to idzie. Z tego obok stoi ciągnąć. No, ale póki co nie wolno stanąć. Więc tutaj dyferencja, blokada i no tylko dym z opon idzie i... Dawaj. No ale trochę twardego chyba jest. No. Jest dobrze. Nie, no to ładnie poszło. Myślałem, że to gorzej w sumie. Tylko teraz wyjechać stąd. Ale damy radę. Nie w jaki bieg mój bić już. Dawaj. Tanie w tym bagnie i tak dwójkę sobie biję, nie? I nagle jedynka. Ja tam cisnę teraz dwójką, znaczy jedynką, cisnę dwójką przez chwilę, nie? Ja też raz był. Ty już spokojniej trochę, ty już tak rozjeżdżony, ale chyba pojadę, wybiorę tu trasę przez wodę, będzie bezpiecznie. Dobrze. W sumie tak inaczej nie pojadę. Jak będziesz miał problemy, to mów, nie? To. Dobra, tam ja sobie radę, spokojnie, to mapę sam przejdzie. Ładnie, no ale to i tak zawsze wiesz. O jo, tu przez wodę sobie przejeźdź, nie? No widzę. Jo. W górę nie ma się wjeżdżać. Cały czas prosto mówię, tą drogą lecimy? Nie, jak chcesz. Można tą jeszcze w prawo odbić później. Słuchaj, tak żebyśmy dojechali w miarę bezpiecznie i tak żebyśmy się nie pokopali, ale żeby były emocje. Póki co się jedzie bardzo dobrze, bo tutaj trochę twardej drogi, trochę błota i się to fajnie wszystko tak balansuje. Że w sumie dwójka, podłoga i lecisz, nie? Lecisz na pełnej. I trochę tutaj. Myślę, którą tą drogę wybrać. To myśl, którą. Którą wybierzesz, to pojedziemy, każda będzie dobra na pewno. Którą no to w prawo skręcić, na przykład, bo tam jest taka woda, takie zjazdki są masakryczne. Poczekaj, najpierw muszę tutaj. Czy tutaj w prawo, czy tam dalej? Nie pamiętam. Tutaj w prawo coś jest? Mhm. No gdzie? To może tam dalej gdzieś.
Tam dalej, jest tam dalej, widzę coś w prawo jest. No. Chyba tutaj, a jest tam jakiś podjazd pod górę, bo nie widzę dokładnie co. Na początku. Dojazd, muszę też dojechać tam zobaczyć. No. Jakbyśmy prosto pojechali, to chyba lekka górka jest, a w prawo... No też trochę, jeszcze trochę trzeba je. Trochę się opony umyje. Teraz w prawo dajemy, czy prosto? No wybieraj tam, obojętnie. Można w prawo jechać. No to jest w prawo. Kurde, co? Później po takich łąkach będziemy jechać tam dopiero. Jak staniesz, to już nie wyjedziesz. Trzeba cały czas. Tu bagna mówi, sące. Nie ma, tak tu jest, jak takie tereny tu są, że kurde, zastrzeć się, to już nie chcecie puścić, nie? To się zgadza. O, trochę normalnej drogi w końcu, nie? Dobra. Lecimy. No i tak trochę było tkanie, żeby dopadać. W ogóle to jakim biegiem tam ciśniesz? Moment, ja sobie mówiłem, muszę ten cel wyznaczyć. Znaczy wiesz co, ja na automacie jeżdżę tutaj, że jakoś... wiesz co, leć pierwszy. Jakoś... no mogę po prostu nie na manualce jechać. Manualka to jest jedynka i jeden plus, no tak dobra. A mi jedynka wbił pod górę. Mi silnik gasi. Dobra, jadę na automacie, potem będę się bawił też. Tutaj uważaj na tą górkę, bo to jest masakra. Ona się to wydupcie. Tą co teraz podjeżdżam? Nie, tą gdzie ja już jestem, tylko pomału zjeżdżę. Ja pod tą mam problem, pod... nie no może nie problem. Dobra, idzie jak dzik. Co pan co mówiłem? Dobra, dawaj się. Bo manualkę to masz jedynkę, jeden plus, ale nie masz trójki, czwórki chyba, nie? No nie wiem, ja gram na automacie cały czas. No, ja Boże, niekiedy wiem. Tego to. Co to górko taka? Pojedzie. Nie wiem, właśnie uważać. I to od razu na pachtę na Jumę, wiesz, w prawo od razu tu dzieje, ale... No. Najpierw to muszę zjazd pokonać, ale dobra, póki co to idzie. Głębokie było to, ale takie dosyć... że nie staje, jeszcze trochę lewa strona moja ciągnie. Piątka. Dobra, już przejechałem najważniejsze, to już przed nie wyszły, to już wyjdzie. Tu mówisz od razu, aha dobra, widzę się. No tam. A chyba pamiętam tą mapę nawet powiedzieć. No, chyba nawet graliśmy na niej, tylko wtedy chyba coś, jeszcze ktoś z nami albo jechał czymś, albo coś. O Jezu, to jest ta łąka, dobra. Taka mgła, że nie wiem gdzie jest. Jakim ty biegiem po tej łące jechałeś? Piątką, cały czas. Bo ja jedynką i stoję w miejscu praktycznie. Powoli idzie tak. Chyba akurat trochę z miejsca wjechałem. Dobra, przód już się trochę wyciąga. Robimy tu przy środku, czy ja przy zaczkę. No chodź. Kurna dziot, nie stawaj. Pójdziesz tam czy co? Poczekaj, bo przednie się muszą lepiej wyciągnąć. Ty chyba stoi. O cholera. Stoi, tam to do ciebie. Poczekaj, na razie nie, bo jeszcze wyciągarka jest, więc spokojnie. Jest na pewno. Ty jedź, ja sobie dam radę. Trochę się wyciągnąłem. Chyba masz mały spadek internetu, albo u ciebie, albo u mnie, bo coś tak chwilkę coś mnie... może u mnie. Ale to luzik. Kurczę, patrz, muszę trochę w dół zjechać. Ty to pokonałeś bez problemu, powiem ci, a u mnie tutaj... Co? Aha. Nie no, ja mam tutaj problemy małe, ale... Zaraz podjadę. Dobra. Na razie to tam daję sobie jeszcze jakoś radę, chcę się... Chcę się wyciągnąć tutaj w tą stronę. O kurna dziad. Się przewalę jak będę jechał, to nie. Nie, przestań. Aha. Zaraz. O, mogę tam, dobra. No nie wierzę.
co się stało? Leżę. Serio? Drzewo opadło, czy... Nie, spadło wszystko. Lipa. Lipa totalna, bo kurde, co dama się śmiałem, a sam wiesz, haha, to się karma chyba nazywa, nie? No, także Miki tutaj zachowanie zaliczył, proszę ja ciebie bardzo. No cóż, nie fajnie, powiem wam, nie fajnie. Jo, no to chodźcie, powiem ci przez ten internet, tak teraz słabo słychać, nie? To nie wiem. Ale Czy może może dobrze. mikro odpaliło mi do tego? O, teraz dobrze. Wiesz co, ja sobie zrobię tak, że ja wezmę ten samochód, co odblokowaliśmy go. Dobra, I ja dobra. się po prostu przejadę do warsztatu. Dobra. Do tego tam. A w razie coś, jak tam dojedziesz sobie spokojnie. Ja już jestem. Aha. To ten. A to ja też się tam tepnę do To jak chcesz, to warsztatu. bierz ten samochód tutaj i polecimy do warsztatu razem, nie? Ja też się tu do warsztatu wezmę na dwie kłody ten samochód. Poczekam na ciebie, nie? Po Dobra. dwa punkty weźmiemy najwyżej. Dobra, ja tam lecę tego, tam, tylko ja lecę tego warsztatu, tam odkryć go, nie? Tam wiesz, tam na rogu mapy takiego. No więc widzicie, nawet najlepszym się zdarza przewalić. Hamik wcale nie jest najlepszy, wiem, ale tak sobie powiedziałem, że było mi weselej. Więc wiecie, więc po prostu teraz zmieniamy plan i jedziemy do warsztatu. Ty, ale nie sądziłem, kiedy no było stromo w sumie, ale żeby się przewalić od razu. No ale najwidoczniej. Tak musiało być, nie? Tak było pisane. Jak najbardziej. Ale ważne, że ty dojechałeś, uratowałeś tutaj honor całej wyprawy. Skończymy tę mapę spokojnie. No, ja wiem, kurde. Musimy. Teraz będą jeszcze dwa punkty. No to jest. Dowiozę, później ty jeszcze dowieziesz dwa i drugi. O, to trochę obchlapałem naczepę. Ale to już żarówka to idzie jak Adam, kurde, w las. No prawda, powiem ci, że śmiga nawet lepiej niż powiedziałbym niż tamten. Dobrze. Dwójka cały czas nie schodzi. Najważniejsze. No jo. Idzie, kurde. Ale poszłem bokiem, o Boże. O. Ty no, Ja lafa bym trochę, cało nie? skasował. Szkoda, że tak spiłem, co nie można wyjść naciąć A. tutaj i wrócić je. Bez kitu, nie? No to fajne by też było. Taki drwal w takim błocie. Nie No musisz jo. jechać do lasu, wyciąć drzewa najpierw. Dopiero potem drzewem jechać. Tym łazem tam podjechać, wyciąć senę No. i podjechać tym żurawem na odwrót. To było coś. Kurde, bez kitu. Wiadomo, że każdą grę można było dopracować jeszcze, nie? Wiadomo, Pod i tak swoje dobrze. upodobanie. A no tak, no tak, jak ja właśnie pod względem warunków do tego terenu, to jest mega, nie? Bo tutaj nawet nie ma konkurencji. Jeszcze tam do paliwa dojdzie. Ja tutaj sobie mykam tą drogą zmianą, to jest prosta i utwardzona, więc bez większych problemów mi tutaj idzie. O. Dobra, nic nie mówiłem, ale nie, no idzie w sumie. Trochę błota załapałem bardziej, ale daje radę. Ten samochód, mówię, to jest taki przecinak, że zobaczcie, po całą machę, prawie po szybę, kurde, w błocie. I jedzie dalej. No właśnie, chyba teraz stanie, ale jedzie dalej, nie? Czyż bym wykrakał? Nie. Ja A pierdzielę. już znowu? Właśnie takie błoto wpakowałem największe. Więc wiesz, po dupy. Może się wyciągnął coś? Wszędzie chyba daleko. Ja tu mogę podjechać i wciągnąć. No i tak to. Taki odcinek dzisiaj cały failowy dla mnie, nie? Powiem ci, że dawno tak nie miałem takich wpadek jak teraz. Co najgorsze, nie mogę się tu nigdzie wyciągnąć. Też Ale mogę wjechać tam. spokojnie. Ja będę tu kombinował. Na Jadę po wstecznym prostu. mogę jechać. Już na ten most chyba dojeżdżam, nie wiem, tam wie. Dobra. Spokojnie, nam się nie przejmuj, ja tutaj daję radę na wsteku. Chyba wjechałem gdzieś, nie wiem gdzie jest.
zdarza się. Ty, ja chyba wyjechałem. Dobrze. Teraz ten, na drogę, na drogę, na drogę. Załap tego. A! Dobra, poszedł dzik. Mówiłem, że jest dzik. Opie już normalnie taką tu dziurę wyryłem, nie wiem. Błoto po szybę, cała podwozie starte, wszystko, ale idzie. To było wyszkołać podwozie tam po. No, to ruska maszyna, nie? Potem takiego Adamowi się da, żeby zakonserwował podwozie i. To maluje. No, antykorozyjnym odmyje trochę myjką. Będzie szło. Musi. A jak? Ktoś w okno mi puka. Halo, halo. Słyszę. Napad na bank, ty. Jadziem. Takie małe ZW na odcinku, hahaha, ale nie będę robił cięcia, bo się nie opłaca. Poszli szybki wściek. Już jestem. Małe takie, wiecie. Ten, ale już jesteśmy i ciśniemy dalej na pełnej, bo jak widać, no tutaj na pół to nie można cisnąć, bo byśmy w miejscu stali. A ty jak tam? Do składu drewno dojeżdżam. No to dobrze, to już rozgadaj się. Mogłem akurat wziąć te 4 punkty, no ale i za chwilę. Oj tam. Ja powiem ci, jadę, nie jest najgorzej. Kurde. Dobrze. Ojej, tu jest kawałek stawu. Rzeki wręcz. Może pojadę tutaj bokiem. Jaka dumna. Nie no, pojadę na tą drogę, się będę kierować. Po prostu i tyle, może mi się uda przejechać, wszystko dobre. Na pełnej. Jedynka plus. Żeby ciągło wszystko na pełnej i lecimy. To się w sumie chyba na te biegi przydadzą, bo tak to jak ciągną wszystkie koła na pełnej, to i się biegnie nie zmieniają, to on cały czas ma siłę i ten, więc nawet spoko w sumie. No i teraz możemy na automacie. Automatik. Już dojeżdżasz tam? No, ładnie poszło. Ja wjeżdżam pod drewno jeszcze. Trochę skrótem pojechałem teraz, ale... Ale dobrze jest. Tyle by szło. Co? Tyle dojechało. No. Jeden plus i dawaj. Dawaj. Ruski je, dawaj na B. Nie, ale ten jeden plus bieg to przydaje się. Jakoś go nie używałem nigdy, ale jak tak kurczę ciężko, to jeden plus i na pełny i on cały czas musi się robić. To właśnie widzę, jak widzę światła. Adam na polowanie wyjdzie, cię uważam. Ja zaraz takie łuki będą leciały, wiesz, z lasu takie. Alarmar! Będzie Adam na kozy polował. No, ty patrz, tam Adam ten dzika na barku niesie. No proste, nie? Ja musiałem sobie odkryć teren. Jak ja tu mam dojechać? Miki odsłonął ukryty teren. O kurna dzio, trochę źle pojechałem. Chociaż nie pojadę tą rzeką i potem jakoś dojadę chyba. Źle pojechałem, bo nie sądziłem, że tak trzeba będzie jechać, ale dobra. Pojadę tą rzeką. Dobra, lecimy. Trochę inna zmiana planów, ale chyba tędy też się przejedzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chociaż tutaj jest woda i może być trochę ciężko. O Boże. Co się stało, ty? Tą górkę wjechałeś w tamtnie. Ty, bo nagle zaczął mi silnik palić mi się, ty. Mam 500 uszkodzeń pojazdu. O. Pozdro. No. A gdzie ty ogólnie? Strzela mi silnik w lesie, ty. Iskry mi lecą z tłumnika. Ja pierdzielę, ty las się na cały spalić. Ja mam 10 punktów, mogę ci to naprawić jak ktoś. Nie no, spokojnie. Czy stopu. Ale ty, jak mi tutaj las cały spłonie. Jak to śmiesznie ten, cały iskry wszędzie lecą. A ty już tak, luj.
Ale zapierdzielasz ty na mapie. Da, muszę tutaj... A, tu będzie droga taka w prawo, powiedzmy. O, chyba coś widzę. Dobra, jedziemy na pełnej. Trzeba. Kurde, ten las to zaraz się spali cały. No chłopie, tak to pryka. O, jest, dobra, widzę warsztat, jest dobrze. Teraz dojadę. Musi, tylko kamienie tu są straszne, najechałem, mało się nie przewróciłem, no. Ale dobra, jadź. Jak tutaj przejdzie maszyna, to i z tyłu przejdzie nam. Przejdzie nam naczepa i wszystko. Dawaj, mały. Ja tutaj może być problem, żeby tutaj podjechać. Ochrony trzeba wytaszyć. No, tak. Na którym się trąbiło? Na G. Nie, nie powiedziałem. Dobra, trochę się podpoluje. Dawaj, bo silnik prycha. Chyba nawet tą samą drogą pojadę. No, tak żeby bezpiecznie było dojechać, nie? No. To już kolejne są takie to. Nie za bardzo. To przyjadłeś. Damy radę. Patrz, uda mi się. Dobrze. Uda mi się. Tak, jeszcze 2 metry. Teraz będzie ha, odblokowanie tutaj achievementu jakiegoś może. Jak cztery zawsze zrobiłem. O! Mówiłem, że blokuję. Achievement unlock, to nie tak samo. Dobra, ale ja widzę, że mi niestety pada kamerka. Więc niestety musimy się z wami pożegnać. Niestety. Mam nadzieję, że Spin Tigers wam się podobało. I niedługo będzie więcej odcinków, wiadomo. Tylko czekamy, aż Stanat zmieni sobie komputer. Znaczy już ma komputer, ale jak wszystko będzie miał ogarnięte. A ja wam dziękuję. Teraz też wam dziękuję. No. Zapraszamy serdecznie do Tanasa na kanał i do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć. Siema.